Wyobraźmy sobie, że uwielbiasz mrożony jogurt i tak bardzo lubisz ten mrożony jogurt, że w ogóle ci się nie nudzi i codziennie po szkole idziesz do budki, gdzie sprzedają ten mrożony jogurt i dokładnie o godzinie 16:00 kupujesz jogurt albo ustawiasz się w kolejce. No właśnie, no bo może się tak zdarzyć, że, że będzie kolejka po ten mrożony jogurt, no a nikt nie lubi stać w kolejce. No i przy okazji stania w kolejce zastanawiasz się nad takim problemem. Jakie jest prawdopodobieństwo że trzeba będzie stać w kolejce. Jak, jakie są prawdopodobieństwa poszczególnych długości tej kolejki? No i żeby to rozstrzygnąć, prowadzisz obserwację. Przez 50 dni notujesz sobie, ile było osób w kolejce. No więc powiedzmy, że te wyniki zapiszemy sobie w takiej tabeli. Tutaj będziemy mieli długość kolejki. Długość kolejki. A tutaj będziemy mieli liczbę obserwacji takiej długości. Liczba obserwacji kolejki określonej długości. No i powiedzmy, że było tak. Kolejka długości 0, czyli że nikt przed tobą nie stał w kolejce, zdarzyła się 24 razy. Kolejka długości 1 zdarzyła się 18 razy. No i wreszcie kolejka długości 2. No tak się zdarzyło 8 razy. No i nigdy nie było tak, że było więcej niż dwie osoby w kolejce. Czyli to już jest koniec. Albo było 0, 1 albo dwie osoby. No może ten sprzedawca bardzo sprawnie ten jogurt sprzedaje. Nigdy się nie zdarzyło, żeby było więcej niż dwie osoby w kolejce. No i teraz na podstawie tych 50 obserwacji, sprawdźmy czy tutaj rzeczywiście dość się zsumuje do 50. 8 do 18 to jest 26, dodać 24 to rzeczywiście 50. Próbujesz wyciągnąć wnioski. Jakie jest prawdopodobieństwo, że jak wyjdę ze szkoły i o 16.00 Pójdę po ten jogurt, to że będzie, że nie będzie w ogóle kolejki. Jakie jest prawdopodobieństwo, że będzie jedna osoba w kolejce? Jakie jest prawdopodobieństwo, że będą dwie osoby w kolejce? Dokładnego takiego teoretycznego, matematycznego prawdopodobieństwa nie jesteśmy w stanie tutaj określić. Jedyne, co możemy zrobić, to możemy na podstawie tych obserwacji oszacować takie eksperymentalne prawdopodobieństwo. No i to właśnie teraz zrobimy. Czy tutaj będziemy mieli oszacowanie. Oszacowanie prawdopodobieństwa. Po prostu obliczymy, jakie są względne częstości wystąpienia tych trzech wyników, które zaobserwowaliśmy. Czyli jak często zdarzyło się, że nie było kolejki, jak często zdarzało się, że była jedna osoba w kolejce, a jak często się tak zdarzało, że były dwie osoby w kolejce. No i to możemy obliczyć. Wszystkich obserwacji było 50. 24 razy spośród tych 50 nie było w ogóle kolejki. Czyli jak często się to zdarzało? 24 na 50. Mogę to przedstawić w postaci ułamka dziesiętnego. To będzie 0,48. Jak ktoś lubi, to może to przeliczyć na procenty. To będzie 48%. Każda z tych liczb to jest dokładnie to samo. Tu mamy ułamek dziesiętny, mamy ułamek zwykły, tutaj mamy procenty. 48 setnych to jest to samo co 48%. Czyli w 48% przypadków zdarzyła się taka sytuacja, że nie było kolejki. No, i analogicznie możemy policzyć te kolejne tutaj częstości występowania, i to będzie tak, tutaj będziemy mieli 18 z 50, czyli to będzie 0,36, czyli to jest to samo co 36%. No i teraz ostatnie, to jest 8 z 50, no to jest 0,16, czyli to jest to samo co 16%. No i to nie jest Dokładne matematyczne, takie teoretyczne prawdopodobieństwo, bo tutaj nie bierzemy bardzo wielu czynników pod uwagę. No ale to jest pewne oszacowanie, że na podstawie tych obserwacji, które wykonaliśmy, możemy oszacować, że te prawdopodobieństwa są mniej więcej tyle. No i zauważmy, że to jest akurat dobre, to są dobre prawdopodobieństwa, dlatego że to są liczby pomiędzy 0 a 1, czyli OK. No i zobaczmy, że sumują się do jedynki, no bo 16 dodać 36 to jest razem 52, dodać 48, to jest 100, 100%. 100% to jest to samo co 1, czyli te prawdopodobieństwa się sumują do jedynki, każde z nich jest pomiędzy 0 i 1, czyli to rzeczywiście są dobre prawdopodobieństwa. Tylko, że nie wiadomo na ile dokładnie one oddają rzeczywistość. To znaczy, jak ja przyjdę konkretnego dnia o godzinie 16, to jakie będzie dokładnie prawdopodobieństwo tego, że nie będzie kolejki, będzie jedna osoba w kolejce albo dwie osoby w kolejce, tego dokładnie nie wiem, ale mniej więcej oszacowałem to w ten sposób. Na podstawie tych obserwacji, które miałem, jeżeli tylko sytuacja się nie zmieni w stosunku do, tych, do tego czasu, kiedy prowadziłem te obserwacje, no to mniej więcej tak, takie są te prawdopodobieństwa. Tego bym się spodziewał. No i teraz możemy sobie zadać jeszcze takie pytanie konkretne. Powiedzmy, że idę po ten mrożony jogurt 500 razy po szkole. No właśnie. 500 razy to zajmie mi pewnie koło dwóch lat. Bo tutaj oczywiście rozważamy tylko dni wtedy, kiedy są lekcje. Nie rozważamy weekendów i wakacji. Więc pewnie coś koło dwóch lat bym musiał chodzić po ten jogurt. No ale jestem wytrwały, uwielbiam jogurt, czy też. Ty chodzisz po ten jogurt, bo taka była w zasadzie treść zadania. Chodzisz po ten jogurt 500 razy po szkole przez 2 lata, mniej więcej. No i teraz zastanawiasz się, jak często. Się tak zdarzy, że będą przed Tobą dwie osoby w kolejce. Czyli ta na sytuacja, kiedy najdłużej trzeba będzie czekać. No to jak można obliczyć, ile razy mniej więcej tak się zdarzy, żeby być psychicznie przygotowanym? No wiemy, że mniej więcej 8 na 50 razy, bo tak wynika z tych obserwacji, które zrobiliśmy do tej pory, się tak zdarza, że są dwie osoby w kolejce. No więc jak pójdę 500 razy, to ile razy bym się spodziewał dwóch osób w kolejce? No Muszę tę względną częstość, to prawdopodobieństwo, pomnożyć przez tę liczbę 500. Czyli bym to zrobił tak. 500 razy to prawdopodobieństwo 16%. Najwygodniej jest je zapisać w postaci 8,5, bo tutaj mi się wtedy ładnie skróci. 500 i 50 się skróci, tutaj będzie 10. Czyli to będzie 10 razy 8, 80. Czyli 80 razy spodziewałbym się, że jak pójdę. 500 razy potem mrożony jogurt, czy też ty pójdziesz 500 razy potem mrożony jogurt, to 80 razy się tak zdarzy, że będą dwie osoby w kolejce i trzeba będzie czekać. W pozostałych przypadkach powinno nie być w ogóle kolejki, albo powinna być jedna osoba w kolejce. No, oczywiście, bardzo bym się zdziwił, gdyby dokładnie 80 razy się tak zdarzyło. Bo równie dobrze mogło być 79, 81 i tak dalej. Takie liczby bliskie 80 są też bardzo prawdopodobne. No ale ta liczba jest najbardziej prawdopodobna, przynajmniej na podstawie tych obserwacji, które do tej pory zrobiliśmy, i tutaj, tak jak gdyby ekstrapolowaliśmy je na, na dłuższy czas. No więc spodziewalibyśmy się, że około 80 razy zdarzy się tak, że jak pójdę czy pójdziesz po ten jogurt 500 razy, to około 80 razy zdarzy się tak, że będą dwie osoby w kolejce.